Biletów na ten mecz nie było już od wielu tygodni. Ogromne nadzieje, wielkie emocje ze strony kibiców jednej i drugiej drużyny. Popatrzmy zatem. Piłka za boiskiem i wznowienie za moment załki. Ma kilka opcji, co zrobi z piłką. Na pole karne. Może być groźny. Niesamowita interwencja. Mało brakowało. Dobra obrona, ale to nie koniec zagrożenia. Teraz to wykorzystać. Jedynie statystyczne. Jak on to przestrzelił? Świetnie, będzie okazja. Głową do bramki. Utrzymują się przy piłce. Ach, strata i jest szansa. Dokładniej wiedział do kogo. Groźnie, bardzo groźnie. To może się udać. Widzą Państwo, kiwa teraz głową z niezadowolenia. Stracona okazja. I jedni, i drudzy nie dają dzisiaj za wygraną. Ale batalię piłkarską mamy wspaniałą. Ładny rajd teraz na skrzydle. Ach, znakomicie go wypatrzył. Pewna interwencja w polu karnym. Świetnie przyjął. Dobrze w odbiorze. Może teraz! No i zobaczymy, jak wykorzystają tę sytuację, bo będzie wyprosić. Dośrodkowanie. Bardzo ładnie w obronie. Pięknie zabrał się z piłką, ale czy będzie umiał wykończyć tę akcję? Partnerzy zbyt statycznie, nie ma do kogo zagrać. Dobrze wyczuł to podanie. Utrzymują się przy piłce. To jest mur nie do przejścia. No jak widzimy, nie zdołał utrzymać się przy piłce. Została ona wybita przez rywala. Dobrze rozwija się ta akcja. Wyjaśniają sytuację. Sytuacja. Udało się zobaczyć. Doskonała pozycja na dośrodkowanie. Bardzo, bardzo groźny był ten strzał. Nie wiem, czy widziałeś, co się stało. Cała ławka rezerwowych zerwała się na nogi, a później złapała się za głowę. Udane powstrzymanie ataku.
aby ukarać bramkarza za niefrasobliwość, ale nie skierował piłki do bramki. Dobre zatrzymanie akcji. Zbliża się koniec pierwszej połowy. Mamy remis na boisku. Nie do końca kontrolował piłkę. Rywal ją odebrał. Załamał się teraz ten atak. Dani przyjął, jaki będzie dalszy ciąg tej akcji. Nie było zbyt wielu przerw w grze, stąd sędzia doliczył tylko 2 minuty. Dobrze, krótko przy piłce. Czysty odbiór piłki. Teraz ma tam dużo możliwości. Dobra akcja z krzywem, patrzy się na paskę. Gwizdek na przerwę. Jakże różnych nastrojach schodzą do szatni obaj szkoleniowcy. Powrócimy raz jeszcze do wydarzeń z pierwszej części meczu. Chyba przyznasz, Darku, że jak dotąd mieliśmy dobre spotkanie. Cały czas jednak trudno typować po zwycięzcę. Dobiegła końca pierwsza połowa. Szkoda, że nie oglądaliśmy bramek. Pierwsza połowa to już historia. Wszystko rozstrzygnie się teraz w drugich 45 minutach. Zobaczymy zatem, co przyniesie nam druga połowa. Zaczynają lewą stroną. Udany przechwyt i co zrobi dalej? Dobre prostopadłe zagranie. I co dalej? Dobry strzał, ale bramkarz poradził sobie w tej sytuacji równie znakomicie. Dobra interwencja bramkarza w porę powstrzymał napastników drużyny rywala. Nie ma na niego mocnych, wciąż po serii zwodów znakomicie utrzymuje się przy piłce. Nie bardzo ma tam do kogo zagrać. Mają teraz przewagę z przodu. Świetnie, będzie okazja! No nie, to zagranie to nieporozumienie. Co najmniej połowa tego stadionu, zwłaszcza młodych chłopaków, chciałaby być w tej sytuacji, w której on się znalazł i przestrzelił. Trochę wstyd dla niego. Ma kilka opcji. Znakomite podanie. Niesamowity jest ten bramkarz, ale przede wszystkim potrafi się znakomicie ustawić. Doskonale interweniował. Nic z tego. Będą teraz spróbowali jak najdłużej utrzymać się przy piłce. Faul i arbiter dyktuje rzut wolny. Ach, zapowiada się kapitalna akcja. Kontuzja i będzie musiał opuścić boisko.
Akcja wzdłuż linii bocznej. Piękny strzał. Cudownie gol! Jest pierwsze trafienie. Już wyglądało na to, że nie będziemy dzisiaj oglądali bramek. Kiepska skuteczność, ale wreszcie jest gol. Ale oni są piekielnie szybcy. Inicjatywa w tym meczu wyraźnie należy teraz do nich i pytanie, jak długo będą potrafili ją utrzymać? Myślę, że to naprawdę może być decydujący moment tego meczu. Zdecydowanie przejęli inicjatywę. Potwierdzili to przed momentem, zdobywając bramkę, która daje im prowadzenie. I pytanie, czy starczy sił? Brawo, ładnie przejął teraz to podanie. I znów są przy piłce. Będzie strzelał. Przymierzył. Po tym zagraniu bramkarz rozpocznie grę. Wspaniała szybkość i nietuzinkowe umiejętności. Dobre przerwanie akcji. Gra to przy czym na połowie rywala. Trudno, trudno odebrać piłkę. Skutecznie w obronie. Ależ teraz będzie groźnie. Przebieg już z piłką, spory dystans. Wciąż przy piłce. Piękne przyjęcie. Mimo niego mocny wciąż po serii zwodów znakomicie utrzymuje się przy piłce. Czy wykorzysta tę genialną szansę? Groźna piłka. Czy uda się dośrodkować? Zastopowali ten atak. Za mało teraz ruchu na boisku, nikt nie pokazuje się, nie ma do kogo dograć. Dobrze w odbiorze. Ależ teraz będzie groźnie, przebieg już z piłką, spory dystans. No, głową, ależ piękny strzał gol! Mamy kolejną bramkę dla tego zespołu. Wyraźnie dziś dominują na boisku, pogrążyli całkowicie rywali. Brawo, to znowu oni zdobywcą kolejnego gola. To już dwa gole różnicy, co oni dzisiaj... Jeżeli dzisiaj chcieli zestresować do cna swoich kibiców, to im się przynajmniej ta jedna rzecz udała w pełni. Nic dodać, nic ująć. Kolejnego gola, pytanie, gdzie jest to zobaczenie? Ach, wydawało się, że uderzenie jest idealne, pięknie zagrane, ale zabrakło trochę szczęścia. Ależ dobre tam przejęcie. Za mało ruchu, nie bardzo jest do kogo dobra. W środku pola karnego ma wielu partnerów, do których może zagrywać. Wydaje mi się, że na tym poziomie spotkania nie powinniśmy oglądać takich pudeł. I ruch to nie zachwyca. Dobrze wyczuł intencje rywala. Znakomicie! Pustą jeszcze tę piłkę, nie ma gola. Ostatni gwizdek arbitra w tym spotkaniu. Jak widzimy, spora radość piłkarzy zwycięskiej drużyny, którzy włożyli w ten mecz naprawdę dużo sił. Z
Zobaczmy najciekawsze akcje. Oni wiedzą, co to znaczy pressing. Dziś znakomicie to pokazali. Włodku, bardzo było mi miło komentować ten mecz wspólnie z Tobą. Dziękuję. Proszę Państwa, kończymy